Witam serdecznie. Anna Kalinowicz, Sporty Walki, jest z nami odtwórca głównej roli Miłość bez ustawki, Krzysztof. Witaj, Krzysztof. Witam. Jesteśmy w Bielawie podczas Bobson Arena 3, tak? Jesteś tutaj poniekąd gościem honorowym. Nie honorowym. To są wszyscy goście honorowi, bo wszyscy przyszli tu zobaczyć ciekawe walki. Natomiast no, chyba jesteś z federacją od samego początku. Nie, ja nie jestem z federacją, ja śledzę ich tylko i patrzę się, jak chłopaki sobie radzą i ten. Ja tylko to, że dopinguję Bepsona, nic treningi ten. Ja indywidualnie trenuję sobie sam boksik u trenera Zajączkowskiego, Zająca i tylko tyle. Już troszeczkę czasu minęło, odkąd zagrałeś tę historyczną, jakby nie było, rolę. Tak, minęło trochę czasu i jest wszystko ok, ze zdrówkiem wszystko ok i jakoś leci. Wiem, że to tak troszeczkę odgrzewane kotlety, natomiast jak dostałeś się do tego filmu, kto cię tam wypromował? Wypromował mnie HBO, a dostałem się do filmu dzięki żonie. No to pozdrawiamy z tego miejsca żonę gorąco. A co na co dzień dzieje się z postacią z filmu Miłość bez ustawki? Na co dzień praca, dom, żona, rodzina. Dziś gala w Częstochowie, dziś Tomasz Adamek, Kasi. Komu kibicujesz? Może to pytanie jest jakby tendencyjne, natomiast jak oceniasz teraz formę Tomka Adamka po tej przerwie? No on jest góral, zawzięty góral, czyli wygrana. Wiadomo, dopingują tylko Polakom, nieważne kto walczy, Polak to jest Polak. A natomiast teraz Adam Balski, też pod skrzydłem trenera Gassi, który jest trenerem Tomka Adamka. Czy coś więcej na temat tej postaci? On chyba tutaj u was na terenie przez długi okres czasu sparował, trenował, przygotowywał się. Nie, no do Balskiego to jest mój wzór, ja go naśladuję, ja mu dopinguję jak najlepiej. To jest zawodnik naprawdę godny mistrza świata. Sam jego rekord na tę chwilę mówi sam za siebie, 10 walk, 0 przegranych, w tym 8 przed czasem. Tak, no dlatego mówię, dla niego cały szacuneczek i bardzo go dopinguję, zawsze go śledzę na Facebooku, co robi, jego poczynania. Naprawdę, to jest godny, nie mam dla niego chyba teraz przeciwnika. Oglądałeś walkę ostatnio w Łomiankach? Ja wszystkie walki oglądam, boksy. I tam był pojedynek Michał Leśniak-Młodziński, tak? Szczupak tak zwany, tutaj od was z okolicy. Dziś jest rewanż. Tamta walka porwała tłumy, można powiedzieć. Czy ciebie też? Ja powiem tak, ja nie lubię, jak Polacy między sobą walczą, co nie? I tak jak mam tutaj paru zwolenników, którzy u Bepsona walczą i mam między sobą walczą chłopacy i jestem rozszarpany, tak? Dlatego mówię, ja Bepsonowi zawsze kibicuję, bo to są dobre chłopaki, chłopaki z charakterem, git ludzie, tak można powiedzieć, i ja zawsze jestem z tego zdania, że my Polacy nie powinniśmy tak ostatecznie walczyć, znaczy wiadomo, to jest pieniądz i to jest kariera, tak, ale ja jestem przeciwnikiem, żeby Polacy między sobą walczyli. Fakt tego, że włodarze tutaj Bielawy wspierają Sławomira Grabowskiego, chyba świadczy o tym, że Sławek, pomimo tego, że prowadzi klub fajterski, tak, Gold Team, to mimo wszystko wyciąga bardziej tych chłopaków z tych takich tarapatów, niż ich tam wpycha w nie. Jak podkreśliłem, Bepson Arena, Bepson Team to jest chłopaki z charakterem i oni pomagają wszystkim. Nie znaczy, że to ktoś musi mieć tylko pieniądze, ktoś jest na dnie. Oni wyciągają, oni pomagają, oni dają ręce. Wiadomo, ktoś przyjmie tą rękę i będzie sobie trenował i będzie dobry chłopak. Oni starają się robić dobrze, tak? Ale to od drugiej osoby świadczy o tym, czy chce tą pomoc przyjąć, tak? Ja jestem zawsze z tego zdania. Tomek drugi, Bepson, wszyscy to są chłopacy z charakterem i ludzie zasad. I dlatego mówię, że to są chłopaki, które wyciągają ręce. Kto przyjmie, to pomogą. Kto nie przyjmie, to wiadomo, że nie będą na siłę robić, tak? Teraz jest świat narkotyków i ten, i mało jest osób, które chcą dążyć do sportu, ale są osoby, które właśnie, tak jak widzimy, mają niesamowite, tak jak mówiłem. Jestem fanem Tymonasza, Tymka i ja go dopinguję, ja wiem, że on zasunie nie tylko we Wrocławiu, czy Fen, czy w innych, on zasunie w Europie i on pokaże klasę i ja powiedziałem, że to jest dobry chłopak, dobry dzieciak i tylko mu dopingować.
Aktualnie trenuje w WTA, natomiast nie zapominajmy tego, że wyrósł pod skrzydła Sławka, prawda? I jakby nie było, jest zawodnikiem, który tutaj, który tą jakby pierwszą drogę, pierwszą styczność z federacjami rangi FEN-u zapewnił mu też Sławek. Tak, to nie jest pierwszy chłopak i nie ostatni pod skrzydełka Sławka, co nie? Sławek trenuje i on jak w serce wkłada i robi wszystko, żeby zawodnicy to samo robili, tak? Dlatego mówię, Tymek nie jest pierwszy i nie ostatni zawodnikiem, który zasłynie i Bepson będzie znany w całej Europie, a jak nie na świecie. A ja mam nadzieję, że Patryk Wega do ciebie się również odezwie i gdzieś tam zasilisz jego plany, jego scenografię, pomimo tego, że tak jak mówiłeś mi już, dla ciebie to tylko przygoda, natomiast no, stałeś się historyczną tutaj też postacią na arenie filmowej, na arenie polskiej. Nie, no bo ja stwierdziłem tylko tak, że no, zabawiłem się trochę dzięki żonie i HBO, ale tak to teraz sobie życie spokojne prowadzę i śledzę Bepsonów, jak ich zawodniki sobie radzą w Europie i w Polsce. To ja życzę tutaj z całego serca dla ciebie i dla żony za ten wspaniały wasz duet, żeby wyżyło wam się jak najlepiej w tym zdrowiu i spokoju przede wszystkim. Ja też życzę sobie tego i tobie też wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dzięki.